Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Jak widzicie, marka Strong dostarczyła mi do recenzji kolejne urządzenie. Tym razem będzie to nieduży 24-calowy telewizor. Model telewizora tutaj widzicie, jest to SRT24HE4023. No i atutem tego telewizora jest przede wszystkim możliwość zasilania go bezpośrednio z gniazda zapalniczki samochodu, czyli świetnie może się sprawdzić na przykład na kempingach, czy też podczas podróży, biwaku, gdzie potrzebujemy właśnie telewizję, potrzebujemy na przykład jakiś wyświetlacz, na przykład do podłączenia do komputera gdzieś w podróży, wyświetlania sobie filmów, czy też po prostu korzystania z większego ekranu. No i tutaj ten Strong może być ciekawą propozycją. Telewizor wyposażony jest w tuner zarówno DVB-T, T2, C, jak też S2. Czyli możemy tutaj do niego podłączyć antenę telewizji naziemnej. Możemy też korzystać z telewizji kablowej. No i też jest możliwość podłączenia telewizji satelitarnej. Mamy tutaj też wbudowany tuner. Tak więc, jak widzicie, dość kompletne urządzenie. Ok, tyle wstępu. Teraz może sobie zobaczmy, jak ten telewizor wygląda, co otrzymujemy w zestawie. No i teraz, jak widzicie, mamy telewizor przekątna, tak jak wspominałem, 24 cale, czyli 60 cm. Wraz z telewizorem otrzymujemy pilota zdalnego sterowania. Tak ten pilot się prezentuje, za chwilę go Wam jeszcze dokładnie pokażę. Mamy zasilacz tutaj ten samochodowy do gniazda zapalniczki. No i jest oczywiście też zasilacz do gniazda 220 V, tutaj również zakończony tą okrągłą wtyczką. Jeżeli chodzi o jego parametry, to tutaj z tego co widzę 12 V 4 A, czyli 48-watowy zasilacz. Do zasilacza oczywiście podłączymy sobie przewód tutaj z tą końcówką, taką klasyczną ósemką. To jest właśnie ten przewód, tak więc wszystko mamy w zestawie. I w ten sposób sobie ten telewizor zasilamy, czyli nie ma budowanego zasilacza, tylko ma zasilacz zewnętrzny pod 220 V. I również zasilacz samochodowy. Oczywiście tutaj instrukcje obsługi. I to co Was może jeszcze zainteresować, tutaj ta karta, jeżeli chodzi o oszczędność energii. Jak widzicie 21 kWh na 1000 godzin, więc tutaj telewizor, który zbyt dużo energii nie będzie Wam pobierał. Ok, to teraz zobaczmy sobie z bliższa ten telewizor, odkleimy sobie te wszystkie naklejki i zapoznamy się z jego budową, wykonaniem oraz zobaczymy, w jakie złącza został wyposażony. Zaczynamy tutaj sobie od nóżek. Jak widzicie, one są tutaj przykręcane od spodu. Małe, nieduże, no ale też telewizor jest bardzo lekki, więc bez problemu te nóżki nam tutaj wystarczają. Jeżeli chodzi o ramki, tutaj ta dolna jest nieco grubsza. Natomiast już te boczne ramki, jak tutaj możecie zobaczyć, są nieco cieńsze, podobnie też jak ta ramka górna. Tak więc jeżeli chodzi o wykonanie tego telewizora, no to myślę, że tutaj nie można mieć żadnych uwag. Logo Strong po środku. Od spodu mamy pod tym logiem w tym miejscu włącznik telewizora, taki mechaniczny. Tak się prezentuje tył telewizora. No i tutaj pewnie jak już zauważyliście, mamy tutaj możliwość też zawieszenia tego telewizora gdzieś na ścianie. Natomiast jeżeli chodzi o rozstaw tego uchwytu, to jest to 20 na 10 cm, więc tutaj też o tym musicie pamiętać, kupując uchwyt do takiego telewizora. Teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o tą krawędź, tutaj z mojej strony lewą, tutaj żadnych złącz, nic nie znajdziemy, natomiast znacznie ciekawiej jest po prawej stronie, ponieważ jak widzicie, mamy tutaj złącze Common Interface na moduły jakieś dostępowe do płatnych telewizji. Jest złącze AV analogowe, wyjście na słuchawki, co przy tego typu telewizorze przenośnym jest ważną sprawą. No i mamy wejście USB do podłączenia jakichś dysków, nośników zewnętrznych. Pozostałe złącza znajdziemy tutaj od spodu tego telewizora. Nie wiem, czy będzie to teraz dobrze widać, ale zobaczcie. Tutaj mamy wejście anteny satelitarnej, następnie wejście na telewizję naziemną, dwa złącza HDMI, to też jest ważne w tego typu urządzeniu, wyjście optyczne dźwięku, no i wejście zasilania. Tak więc jak widzicie, jeżeli chodzi o ilość złącz, w jakie ten telewizor został wyposażony,
no to naprawdę wygląda to bardzo obiecująco. Teraz przejdźmy sobie może do pilota zdalnego sterowania. Jak widzicie, dość standardowa konstrukcja. Pilot zasilany z dwóch baterii typu 3xA, one są oczywiście w zestawie. No i teraz zobaczcie, od góry blok przycisków tutaj numerycznych, następnie główny joystick do sterowania funkcjami telewizora. Obok niego znajdziemy takie funkcje jak EPG, Exit menu oraz przycisk DMP. Zobaczymy, do czego ten przycisk będzie służył. Nieco wyżej mamy wybór źródła sygnału i mamy też przycisk info w takim dość nietypowym miejscu, ale dość duży, wygodny, więc zobaczymy, jak to będzie się spisywało. Regulacja dźwięku, zmiana kanałów, lista kanałów ulubionych, no i pod spodem już przyciski multimedialne do obsługi tych wszystkich funkcji, w jakie ten telewizor został wyposażony. Ok, w takim razie teraz sobie może podłączmy ten telewizor, wyszukamy sobie kanały i zobaczymy, jak wygląda tutaj menu i oprogramowanie tego urządzenia. No dobrze, jak widzicie, wyszukiwanie się zakończyło. Kanał został pierwszy uruchomiony. No i teraz, jak widzicie, mamy listę kanałów, które zostały wyszukane. Co ważne, kanały zostały już ułożone poprawnie według kolejności LCN. No i teraz zobaczmy, czy wszystkie kanały nam się wyszukały. Na razie, jak widzę, wszystkie chyba multiplexy zostały tutaj poprawnie wyszukane. Są też kanały z multiplexu 8, o które często pytacie. No i zobaczmy jeszcze, czy jest kanał wydarzenia 24 i też, jak widzicie, ten kanał znalazł się na liście kanałów i też, jak widać, działa. Widzimy tutaj oczywiście te wszystkie kanały nadawane w ramach HBB TV, natomiast ten telewizor nie posiada dostępu do internetu, więc oczywiście nie możemy korzystać z telewizji hybrydowej. Jest to prosty telewizor do odbioru kanałów telewizji naziemnej w standardowym trybie oraz kanałów telewizji satelitarnej oraz telewizji kablowej. Wiemy już, że wszystkie kanały nam się wyszukały, ułożyły w poprawnej kolejności, to teraz zobaczmy, jak telewizor szybko reaguje na zmianę kanałów, czyli wyjdźmy sobie do oglądania telewizji. No i teraz zobaczcie, zmiana kanału, czyli przyciskamy przycisk. No i zobaczmy, około sekundy, półtorej sekundy telewizor potrzebuje na zmianę kanału. Natomiast, no jak widzicie, nie jest to zły czas. Co ważne, po każdej zmianie kanałów od razu mamy płynne odtwarzanie obrazu, nie ma tutaj żadnych przycięć, stop klatek, czyli możemy te kanały bardzo płynnie i szybko przeglądać. I teraz zobaczcie, mamy tutaj datę, godzinę, mamy numer kanału, jego nazwę, następnie widzimy, co obecnie oglądamy oraz możemy sprawdzić sobie dwie kolejne pozycje, które będą nadawane na następnej kolejności, czyli tutaj na przykład wiadomości, publicystyka i później jeszcze jeden program, czyli pogoda. Co dalej? Jak widzicie, nieco niżej mamy informację, jakim kodekiem dany kanał jest kodowany, w jakiej rozdzielczości jest nadawany oraz też takie informacje, czy są napisy do tego kanału, czy są jakieś ścieżki dźwiękowe, telegazeta i tak dalej. Zobaczmy sobie jeszcze może ten opis na innym kanale, gdzie będziemy mieć więcej informacji. No i teraz zobaczcie tutaj. Mamy reżysera, mamy aktorów występujących tutaj w tym serialu. Natomiast jeżeli sobie przewiniemy nieco niżej, to będziemy mogli zobaczyć jeszcze rok produkcji. No i tutaj powinien być opis w tym miejscu dalszej pozycji programowej, natomiast jak widzicie, tego opisu tutaj już brakuje. I teraz zobaczmy sobie EPG, jaki jest w tym telewizorze. I teraz jak widzicie, mamy tutaj listę kanałów i informacje, co jest na danym kanale obecnie nadawane. Jeżeli chcemy podglądnąć opis na przykład jakiegoś tych kanału, to zielony przycisk info i teraz jak widzicie, mamy tutaj już wszystkie informacje o nadawanym programie, czyli mamy tutaj aktorów występujących w tym serialu, rok produkcji, kraj produkcji i jest też, jak widzicie, opis takiej pozycji programowej, więc możemy sobie to wszystko przeglądać. I też, jak widzicie, dla poszczególnych kanałów, czyli możemy w tle oglądać jakiś kanał i równocześnie sprawdzać sobie, co jest nadawane na kolejnych kanałach. I to, myślę, jest całkiem nieźle rozwiązane. Kolejna funkcja w EPG to mamy tutaj przypomnienia, czyli możemy sobie tutaj zapisać, żeby telewizor przypomniał nam o oglądaniu jakiejś tej pozycji programowej o danej
godzinie. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o to EPG, to przycisk indeks tutaj, ten taki na pilocie w tym miejscu, uaktywnia nam górny pasek i teraz możemy sobie tutaj przejść z czasu na kanał. I w tym momencie mamy program telewizyjny dla tutaj wybranego kanału na cały dzień i też kolejne dni tygodnia i możemy sobie to bardzo łatwo tutaj, jak widzicie, przeglądać z tej pozycji. Kolejne przyciśnięcie przycisku indeks, przechodzimy sobie na przykład z powrotem do czasu i teraz możemy sobie sprawdzić program dla też kolejnych dni tygodnia w tej opcji, gdzie mamy wyświetlone wszystkie kanały. Ok, wiemy jak działa tutaj EPG, czyli sprawdzanie sobie programu telewizyjnego dla poszczególnych kanałów, czy też dla wybranego kanału. Teraz wejdziemy do menu tego telewizora. I teraz zobaczcie, mamy tutaj, jak widzicie, 6 zakładek. Pierwsza to jest kanał, gdzie mamy właśnie wyszukiwanie kanałów telewizji naziemnej. I tutaj może być automatyczne lub też ręczne. Następnie mamy tutaj LCM, który możemy włączyć, wyłączyć. Mamy tutaj edycję programu, czyli możemy sobie tutaj układać listy kanałów, zamieniać je miejscami, tworzyć listy kanałów ulubionych. Więc myślę, że tutaj dość standardowo, jak w większości tutaj telewizorów. Następnie mamy informacje o module CI, czyli tego dostępu warunkowego. Jeżeli byście taki sobie zamontowali w telewizorze, to będziecie mogli tutaj nim zarządzać z tego miejsca. Teraz przechodzimy do ustawień samego obrazu. Tryb obrazu, strona domowa, regulacja kontrastu, jasności, kolorów, ostrości, odcieni. Więc to wszystko możecie sobie albo regulować ręcznie, albo korzystać z profili domyślnych. Później mamy temperatury kolorów, tryb standardowy, ciepły użytkownika. Tutaj również możemy to ręcznie dopasować. Przechodzimy dalej, proporcje obrazu 16:9, 4:3 i mamy też powiększenie zoom 1 oraz zoom 2. Co dalej? Oczywiście kontrast dynamiczny możemy włączyć, wyłączyć, overscan, reset obrazu. No i funkcja ustawienia obrazu to by było tyle. Teraz zarządzanie dźwiękiem. I tutaj mamy standardowy użytkownika, sport, film, muzyka, więc to możemy sobie też dowolnie ustawiać. Balans, czyli między prawym i lewym głośnikiem. Tryb AWL wyłączyć, włączyć. Dźwięk przestrzenny możemy włączyć, wyłączyć. Tryb SPDIF, tutaj PCM lub też automatyczny. AD Switch, opóźnienie audio, no i reset dźwięku. Ustawienia czasu, synchronizacja automatyczna, zegar, wyłącznik czasowy, automatyczne wyłączanie telewizora, też taką funkcję możecie ustawić. Co się ma dziać w przypadku braku zasilania, czy telewizor ma się nam wyłączyć, czy ma się nam włączyć na ostatnim kanale. Strefa czasu i czas wyświetlania tutaj OSD na ekranie. Mamy oczywiście blokadę rodzicielską, możemy sobie zabezpieczyć jakieś kanały hasłem. No i ustawienia, opcje, gdzie mamy wybór języka, oprogramowania, ścieżki dźwiękowej, napisów i mamy też tutaj oszczędzanie energii, które możemy włączyć i wyłączyć. Wskazówki zdrowotne, jeszcze dodatkowo jakieś włączyć, wyłączyć. Jest oczywiście zarządzanie poprzez HDMI CEC. Możemy włączyć, wyłączyć logo. Ustawienia domyślne, przewodnik instalacji. Możemy sprawdzić sobie wersję oprogramowania tego telewizora. Taka jest na dzień dzisiejszy. No i mamy też dostęp do aktualizacji oprogramowania telewizora poprzez USB. I to by było tyle, jeżeli chodzi o menu tego telewizora. Może Wam jeszcze pokażę tutaj przycisk DMP. Przechodzimy do ustawień multimedialnych i tutaj możemy sobie przeglądać naszego pendrive'a, jakiś dysk zewnętrzny, sprawdzić sobie, czy mamy jakieś zdjęcia, jakąś muzykę, jeżeli byśmy mieli na tym dysku. To możemy tutaj oczywiście sobie to sprawdzić i odtwarzać już właśnie bezpośrednio z takiego dysku. I tutaj zobaczcie, mamy tutaj jakieś nagrania z poprzednich moich recenzji na jakichś dekoderach. I zobaczmy, zaznaczymy sobie plik, tutaj jakiś TS, klikamy menu, odtwarzaj. No i zobaczmy, czy takie nagranie z jakiegoś dekodera nam się otworzy. No i jak widzicie, nie ma z tym problemu, czyli możemy otwierać filmy, słuchać muzyki bezpośrednio właśnie z dysków zewnętrznych za pomocą tego telewizora. No i tutaj jeszcze te wszystkie funkcyjne, czyli tutaj mamy listę kanałów ulubionych, jeżeli sobie stworzymy. Następnie możemy sobie wejść w tryb usypiania i tutaj możemy 15, 30, 60, 90 minut sobie ustawić. Po tym czasie nam się telewizor automatycznie wyłączy.
Następnie mamy powrót do ostatnio oglądanego kanału, funkcja Recall. Tutaj to też oczywiście działa. Przyciski do obsługi na przykład telegazety, tutaj na pełnym ekranie to wszystko też możecie sobie tutaj przeglądać. No i cóż, tak naprawdę tutaj są jeszcze tylko zmiany proporcji obrazu. Możemy też włączyć sobie jakiś język napisów, jeżeli jest nadawany, to oczywiście tutaj będzie Wam działało, to będzie wyglądało w ten sposób. Oczywiście są też tutaj ścieżki dźwiękowe, jeżeli są różne na danych kanałach, to też możemy sobie je wybierać, bardzo łatwo zarządzać z pozycji pilota, przejść na przykład do stacji radiowych, jeżeli byłyby nadawane. No i tak naprawdę to jest wszystko. Brakuje mi tutaj na przykład funkcji Time Shift w tym telewizorze, takiej funkcji tutaj nie znalazłem. Nie ma możliwości zatrzymania materiału, nawet jeżeli mamy podłączonego pendrive'a czy też dysk zewnętrzny, więc tutaj tego przynajmniej w tym oprogramowaniu nie znalazłem. Ok, i dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję telewizora Strong SRT24HE4023. Ok, i na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję telewizora Strong SRT24HE4023. Jak widzicie, to jest taki podstawowy telewizor o rozdzielczości 720p do odbiorów kanałów telewizji naziemnej, kablowej oraz też satelitarnej. Mamy też moduł dostępu warunkowego, więc pod tym względem tutaj naprawdę dobrze ten telewizor wygląda. Oczywiście jego największym atutem jest zasilanie z gniazda zapalniczki samochodu, dzięki czemu możemy ten telewizor zabierać właśnie gdzieś na biwak. Świetnie też sprawdzi się w jakichś samochodach kempingowych i tak dalej. Oczywiście też możemy bez problemu stosować go w domu, w małych pomieszczeniach, na przykład gdzieś w kuchni, gdzie mamy mało miejsca, możemy taki telewizor sobie postawić. No i oczywiście oglądać wszystkie kanały, czy to telewizji naziemnej, kablowej, czy też satelitarnej. Więc jeżeli chodzi o odbiór źródeł sygnału, to tutaj mamy praktycznie pełnię możliwości. Oczywiście telewizor wyposażony w dwa gniazda HDMI, więc możemy podłączyć jakieś urządzenia zewnętrzne, jakieś tutaj DVD, jakiś tutaj laptop, z którego możemy puszczać filmy, materiały, wideo. Mamy też złącze USB, jak widzieliście, z którego możemy też odtwarzać materiały bezpośrednio na telewizorze. Jeżeli chodzi o oprogramowanie telewizora, to oczywiście to nie jest jakieś bardzo zaawansowane. Natomiast lista kanałów czytelna, ułożona w poprawnej kolejności. Wszystkie kanały się poprawnie wyszukują, więc tutaj nie mam żadnych uwag. Oczywiście jeżeli chodzi o to EPG, no to mogło być bardziej rozbudowane. Natomiast jak widzieliście, możemy sobie sprawdzać program telewizyjny dla poszczególnych kanałów. Sprawdzać sobie dla nich tutaj opisy. No i możemy też sobie oczywiście uruchomić program całodobowy dla danego kanału. Nieco gorzej wygląda tutaj przycisk info, ponieważ tutaj mało informacji, które możemy sobie tutaj przeczytać. Na tym dolnym pasku jest tylko dwie linie z dość małą czcionką, więc to jeszcze jest moim zdaniem do poprawy. Ok, tak więc jeżeli nie szukacie jakiegoś zaawansowanego telewizora z funkcjami Smart TV, z dostępem do internetu, a potrzebujecie mały, prosty w obsłudze telewizor z zasilaniem również właśnie z gniazda samochodowego, to myślę, że tutaj ta propozycja Stronga może być bardzo ciekawa, tym bardziej, że jak widzieliście, telewizor tutaj nie posiada jakichś większych wad. Z mojej strony na dziś to by było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się przydał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam już wkrótce do kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć!